Jest państwo, w którym obywatele są skazywani na śmierć przez ścięcie, a nawet przez ukrzyżowanie, w którym ludzie sprzeciwiający się władzy są biczowani i więzieni przez długie lata, w którym kobiety są pozbawione podstawowych praw. Patrolowane przez policję religijną, gdzie indoktrynuje się dzieci. Wszyscy chrześcijanie co do jednego powinni zostać ukarani śmiercią. Nie jest to państwo islamskie, ale Królestwo Arabii Saudyjskiej. Bliski sprzymierzeniec Wielkiej Brytanii, który kupuje od nas broń za miliardy funtów, któremu szkolimy i wyposażamy siły bezpieczeństwa, mimo że często występują przeciw własnym obywatelom. Od którego kupujemy ropę naftową, a członków panującej tam rodziny królewskiej przyjmujemy z honorami. Utrzymujemy dobre stosunki z Arabią Saudyjską, ponieważ dzięki informacjom ich wywiadu jest u nas bezpiecznie. Realizując ten film, współpracowaliśmy z Saudyjczykami, którzy filmowali dla nas ukrytą kamerą. Z ich pomocą chcemy odsłonić jedno z najbardziej tajemniczych i opresyjnych państw świata. Kobiety są w więzieniu, boją się wolności. Moi rodacy cierpią dlatego, że Ameryka i Europa popiera saudyjską monarchię. Pokażemy również, jak saudyjskie pieniądze i ideologia wspierają rozprzestrzenianie się terroryzmu na świecie. Moim zdaniem saudyjska ideologia stanowi dla nas wielkie zagrożenie. Powinniśmy stawić jej opór. W przeciwnym razie to się obróci przeciwko nam. Prawdziwe oblicze Arabii Saudyjskiej. W styczniu 2015 roku flaga na wieży brytyjskiego parlamentu została opuszczona do połowy masztu na znak szczególnego szacunku dla bliskiego sprzymierzeńca. Tego dnia umarł król Arabii Saudyjskiej Abdullah. Wielu światowych przywódców przybyło do stolicy kraju Riyadu, żeby złożyć hołd zmarłemu. W tym samym miesiącu w innym saudyjskim mieście nie wolno filmować. Wymierzono publiczną chłostę młodemu blogerowi. Raif Badawi został skazany za obrazę islamu po tym, jak wypowiedział się na temat swojego rządu i religii. Napisał: jedyny sposób, żeby uporać się ze światem bez wolności, to stać się tak absolutnie wolnym, że samo istnienie jest aktem buntu. Za takie komentarze Badawi, ojciec trójki małych dzieci, został skazany na 10 lat więzienia i 1000 batów. Nie pochwalamy polityki Arabii Saudyjskiej. Nie podoba nam się to, co robi, ale traktujemy to jako zło konieczne w walce z innymi reżimami. No a poza tym oczywiście mają dużo ropy. Żaden inny kraj nie jest idealnym partnerem, do którego nie mielibyśmy żadnych zastrzeżeń. Tak wygląda realny świat, polityka na najwyższym szczeblu. Saudyjczycy mają powiedzenie: bądź ostrożny, ściany mają uszy, mogą cię usłyszeć. Nie ma swobody wypowiedzi, nie ma wolności myśli, władze aresztują ludzi tylko za to, że coś napisali. Strach ogarnął całe społeczeństwo, starych i młodych. Yasser należy do podziemnej siatki saudyjskich działaczy. Jego kraj jest jednym z najbardziej zamkniętych na świecie. Dziennikarze nie mogą swobodnie tu pracować. Nie jest łatwo wjechać do Arabii Saudyjskiej, nawet jako turysta. Ogromnie ryzykując, Yasser przyjechał do Stambułu po ukrytą kamerę. Przez najbliższe 6 miesięcy będzie potajemnie filmował to, co się dzieje w kraju. Jeżeli zostanie schwytany, pójdzie do więzienia. Oczywiście, że to niebezpieczne, ale świat powinien się dowiedzieć, jak od wielu lat żyjemy, prześladowani i zniewoleni.
Zrobię wszystko, co trzeba, żeby pokazać tę okropną rzeczywistość. A co ma być, to będzie. Dwa dni później Yasser wraca do Riyadu, gdzie zacznie filmować z ukrycia. W Arabii Saudyjskiej najwyższą władzę sprawuje król. Twarz obecnego króla Salmana, który wstąpił na tron w 2015 roku, spogląda ze zdjęć wiszących na ulicach. W Arabii Saudyjskiej znajdują się najświętsze miejsca islamu. Jest też ona największym eksporterem ropy naftowej na świecie. Wartość państwowego koncernu naftowego szacuje się na około 7 bilionów funtów. Majątek rodziny królewskiej i jej otoczenie jest liczony w miliardach. Yasser filmuje aleje pałaców. Widziana z zewnątrz Arabia Saudyjska kojarzy się z ostentacyjnym bogactwem i luksusowymi galeriami handlowymi. Jednak globalne załamanie cen ropy mocno uderzyło w saudyjską gospodarkę. I pomimo miliardów wydawanych na opiekę społeczną, szacuje się, że nawet 1/4 społeczeństwa żyje w biedzie. Pomóżcie nam, dajcie cokolwiek. Mam 3 synów i tę maleńką córeczkę. Co mam robić? Nic nie mam, muszę żebrać na ulicy. Pokażę wam teraz, jak ludzie tu żyją. Tak wygląda życie milionów Saudyjczyków, ale tę prawdę świat rzadko ogląda, dlatego że nie wolno tu otwarcie filmować. Ludzie żyją tu w prawdziwej nędzy, jak zwierzęta. Dzieci muszą trudnić się handlem. Spójrzcie na ten śmietnik i te ścieki. Jesteśmy na targu. Jeszcze jedna żebraczka. W Dżuddzie, drugim pod względem wielkości mieście w kraju, Yasser pokazuje nam kobiety zmuszone żebrać na ulicy. Mam 6 córek, ich ojciec nie żyje. Szacuje się, że zaledwie co piąta Saudyjka w wieku produkcyjnym ma pracę, dlatego wiele z nich, pozbawionych pomocy mężczyzny, musi żebrać na ulicy. Yasser z przyjacielem idą na plażę pograć na lutni, ale po drodze natrafiają na patrol policji religijnej. Ostrzegają, że jeżeli zobaczą go grającego, będzie miał kłopoty. W Arabii Saudyjskiej muzykowanie w miejscu publicznym jest zakazane przez policję religijną. Policja wróciła niespełna 5 minut po tym, jak Yasser z kolegami dotarli na plażę. To ostatnie ujęcie. Zaraz potem policjanci zniszczyli Yasserowi lutnię i ukrytą kamerę. Złamali mi palec i roztrzaskali lutnię. Nie mogę wejść do środka? Nie, tylko kobiety i rodziny. Policja religijna bez przerwy zagraża Yasserowi i jego kolegom. Jej oficjalna nazwa brzmi Komitet Krzewienia Cnót i Zapobiegania Występkom. Policjanci patrolują ulice i galerie handlowe, pilnując przestrzegania surowego islamskiego prawa religijnego. Działacze tacy jak Yasser nagrywają i wrzucają do internetu te filmiki, ujawniając to, co nazywają nieustannym nękaniem. To, co robisz, jest niewłaściwe. Jesteś umalowana i do tego mnie filmujesz. Żadne prawo nie zabrania makijażu. To nie twoja sprawa. Policja zmusza kobiety do zakrywania twarzy i wygania ludzi z kawiarni na modlitwę.
Obowiązująca tu surowa odmiana sunnickiego islamu znana jest pod nazwą wahabizmu. To na fundamencie tej religii powstała Arabia Saudyjska. Na filmie policja religijna rozbija butelki, podejrzewając, że zawierają alkohol. Powinieneś się wstydzić. Prawdziwe szczęście znajdziesz tylko w Bogu. Uważa się, że większość Saudyjczyków popiera państwową ideologię wahabizmu. Yasser filmuje potajemnie w meczecie duchownego, który szerzy nienawiść wobec innych religii. Żydzi wykorzystali i zdeprawowali ziemię, dlatego Boże, powstrzymaj ich i ukarz swoim biczem. Nie pozwól, by ich sztandar powiewał wysoko i ukarz ich przykładnie. Państwowa ideologia wahabizmu jest wpajana dzieciom od najmłodszych lat. Yasser filmuje 14-latka, który pokazuje mu swoje szkolne podręczniki. Zostały wydane w Arabii Saudyjskiej, która rozpowszechnia je na świecie. Powiedz mi, czego uczą cię w szkole? O szyitach i o bluźniercach. Wszyscy chrześcijanie co do jednego powinni zostać ukarani śmiercią, powinni zostać ścięci. Tego uczą nas w szkole. Podręcznik atakuje nie tylko obce religie, również miejscowi szyici przedstawiani są jako wrogowie. Uczymy się, że szyici to bluźniercy i powinni być karani śmiercią. Musimy ich zwalczać w imię islamu. Saudyjski system edukacyjny został pomyślany jako polisa ubezpieczeniowa, jako środek chroniący panującą rodzinę. Wprowadza miliony uczniów na błędną drogę nienawiści do innych religii i kultur, wpajając jednocześnie kult saudyjskiej rodziny królewskiej. Arabia Saudyjska miała podobno wprowadzić pewne postępowe treści do podręczników, eliminując najgorsze przykłady uprzedzeń. Tymczasem niepoprawione książki nadal można znaleźć w meczetach i szkołach na całym świecie, od Wielkiej Brytanii po kontrolowane przez ISIS tereny w Syrii. Nic dziwnego, że odebrawszy taką edukację w saudyjskich szkołach, tysiące Saudyjczyków przyłączyło się do ISIS i innych ugrupowań terrorystycznych. Od powstania Arabii Saudyjskiej poparcie ze strony hierarchii religijnej miało zasadnicze znaczenie dla utrzymania władzy przez rodzinę królewską. Reżim stosuje tradycyjne kary zgodnie z prawem szariatu. Egzekucje często wykonywane są publicznie przez ścięcie mieczem. Czasami pozbawione głowy ciała są wystawiane na widok publiczny. Według różnych organizacji ochrony praw człowieka król Salman umocnił swoją władzę, zwiększając ilość egzekucji do poziomu nienotowanego od 20 lat. Jestem niewinna. W roku 2015 w Arabii Saudyjskiej stracono 157 osób. Tę Birmankę oskarżono o zabójstwo pasierbicy. Nie zrobiłam tego, jestem niewinna, przysięgam przed Bogiem. Tę scenę sfilmował policjant, aresztowany później za umieszczenie jej w sieci. Rząd twierdzi, że egzekucje przeprowadza się tylko na najgorszych zbrodniarzach, a kary stosowane są zgodnie z prawem szariatu. Utrzymuje, że procesy są sprawiedliwe, z czym nie zgadzają się organizacje ochrony praw człowieka. Reżim zamyka usta opozycji. Opozycjoniści są atakowani, aresztowani. Moim zdaniem to nie jest islam. Wszyscy ludzie są wściekli, ale problem polega na tym, że nikt nic nie mówi. Każdy boi się więzienia. Reżim chce wszystko utrzymywać w tajemnicy, bo jeżeli prawda wyjdzie na jaw, to będzie dla nich początek końca. بتكون
W Arabii Saudyjskiej krytyka władz czy krytyka duchownych są uważane za akt terroru. Ludzie donoszą na siebie nawzajem, na swoich współobywateli. Dlatego każdy stara się pokazać, że jest bardziej religijny i bardziej prorządowy. Zmierzamy do społeczeństwa faszystowskiego. Władze twierdzą, że prawo antyterrorystyczne ma zarówno zapobiegać przestępstwom, jak i chronić prawa człowieka zgodnie z prawem islamskim. Historia tego działacza jest doskonałym przykładem, jak saudyjskie władze dławią wolność wypowiedzi. Moja strona internetowa Liberal Saudis rozwścieczyła konserwatystów, ponieważ opisywałem tam działania policji religijnej. To Raif Badawi i jego wypowiedź sprzed aresztowania w 2012 roku. Twierdzą, że moja strona obraża islam, dlatego chcą mnie zastraszyć i ukarać. To na tym placu biczowano naszego brata Raifa Badawiego. Mam dla niego wielki szacunek. Jest wierny swoim poglądom. Nie nosił broni. Nikogo nie zabił. Niczego nie wysadził w powietrze. Mówił tylko to, co myśli. To cała jego wina. Nie wolno filmować. Nie wolno filmować. Większość kary Raif Badawi odbywał w Brayman, więzieniu o bardzo złej sławie. Arabia Saudyjska otwiera przed światem swoje najnowocześniejsze więzienia, ale nie jest to prawdziwy obraz. Po uwięzieniu Raifa siatce Yassera udało się przemycić telefony z kamerą do więzienia Brayman. Pokazały panujący tam chaos i bezprawie, narkotyzujących się więźniów. Tu widzimy więźnia dręczonego przez swoich współtowarzyszy. Zrozumiałeś? Tak czy nie? Zrozumiałem, niedobrze mi. Rząd brytyjski zawarł kontrakt wart 6 milionów funtów na przeszkolenie saudyjskich służb więziennych. Jednak wobec głośnych protestów na całym świecie, towarzyszących m.in. sprawie Raifa Badawiego, zdecydował się odstąpić od tego kontraktu, mówiąc, że brytyjscy specjaliści muszą się skoncentrować na krajowych priorytetach. Karę chłosty wymierzoną Raifowi Badawiemu ograniczono do 50 batów, ale wyrok 10 lat więzienia pozostał w mocy. Jego żona z trójką dzieci uciekła z Arabii Saudyjskiej. Tysiące kilometrów od ojczyzny przyznano im azyl polityczny. Dzieci od 4 lat nie widziały ojca. Wiecie, gdzie jest wasz tata? W więzieniu. A za co? Bo... Nie wiem za co. Co zrobił? Nie zrobił nic złego. Wsadzili go do więzienia za to, że coś napisał. Szkoda, że nie mogę cofnąć czasu. Powiedziałbym mu, żeby tego nie pisał. A jak sądzisz, kiedy znów zobaczysz ojca? Chciałbym, żeby wrócił już dzisiaj. Jak myślisz, kiedy go znowu zobaczysz? Nie wiem. 10-letni Dudi i jego siostry bardzo rzadko rozmawiają przez telefon z przebywającym w więzieniu ojcem. Ich matka Ensaf niestrudzenie podtrzymuje rodzinę na duchu i walczy o uwolnienie męża. Miriam, chciałabym posłuchać, co zrobisz, jak tata wróci. Podbiegnę do niego i powiem: tatusiu, przytulę się do was obojga i pokażę mu nasz nowy dom. Potem pójdziemy do kina i do restauracji, a potem znowu go poślubisz. Ale mi serce teraz bije.
Choć tylko on jest w więzieniu, czujemy się tak, jakbyśmy wszyscy odbywali karę. Najważniejszy dla nas człowiek jest nieobecny w naszym życiu. Dzieci od 4 lat nie widziały ojca. To bardzo trudno znieść. Czekamy z ciężkim sercem, ale musimy dalej żyć. Starania żony i naciski ze świata spowodowały, że saudyjski sąd ponownie zajął się sprawą Raifa. Naprawdę cały czas nie tracę nadziei. Ufam, że na Boże Narodzenie będzie z nami, ale nie wiem. Nigdy nie dostałam żadnych dobrych wiadomości z Arabii Saudyjskiej. Yasser ze swoją ukrytą kamerą naraża się na wielkie ryzyko, ale chce wraz z kolegami pokazać inne oblicze bliskiego sprzymierzeńca Wielkiej Brytanii. Arabia Saudyjska nie wpuszcza turystów, a dziennikarze mogą pracować jedynie pod okiem nadzorców. Dlatego lecimy do Riyadu jako biznesmeni, założywszy wcześniej fałszywą firmę. Zabieramy ze sobą ukryte kamery, żeby zarejestrować naszą podróż. W trakcie kontroli paszportowej robi się gorąco. Strażnik patrzy dokładnie w jedną z kamer. Co to jest? Nie rozumiem. Jesteśmy w Arabii Saudyjskiej, gdzie wszelkie filmowanie jest zabronione. Wymyślamy bajeczkę, że przyjechaliśmy na konferencję biznesową. Po drodze odwiedzamy jedno z owianych najgorszą sławą miejsc, tak zwany plac siekania albo plac ciach-ciach. Tutaj właśnie przeprowadza się publicznie egzekucję. Widzimy licznie zgromadzoną policję. Jest specjalny system odprowadzania krwi rozlanej po egzekucji. Widać jeszcze ślady krwi. 2 Europejczyków na środku placu siekania musi zwracać uwagę. Oficjalnie wybieramy się na konferencję dotyczącą bezpieczeństwa w sieci z ramienia CyberSafe UK. To firma, którą założyliśmy specjalnie na tę podróż. Umieszczono nas tuż obok stoiska Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, czyli tej właśnie instytucji, która aresztuje działaczy takich jak Raif Badawi. Podchodzi do nas 2 oficerów policji. Dzień dobry. Dzień dobry, jestem sam. Miło mi pana poznać. Jak się pan ma? Jesteście z CyberSafe UK. Rozumiem. Nasza firma specjalizuje się w ubezpieczeniach na wypadek cyberataku. Czy saudyjskie firmy też obawiają się takich zagrożeń? Tak. Ten oficer odpowiada w saudyjskiej policji za bezpieczeństwo w sieci. Chętnie opowiada o swoich kontaktach w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych. Mamy bardzo dobre kontakty z Akademią Policyjną w Phoenix. Czy wielu waszych oficerów jeździ do Stanów na szkolenia? Tak. Zaliczyłem też 3 szkolenia w Wielkiej Brytanii. Było ciężko. Ciężko, tak. Brytyjscy policjanci dają w kość? Oj, tak. Rząd brytyjski nie informuje o umowie dotyczącej szkolenia saudyjskiej policji. Tymczasem teraz dowiadujemy się o niej od 2 oficerów, którzy w takim szkoleniu uczestniczyli. Organizował to nasz rząd czy firma prywatna? Akademia Policyjna. W Brighton i w Coventry. Tak, w Coventry. Wiedzą tam, czego potrzebujemy. Dużo ludzi wysyłacie do Anglii? Tak. Mamy umowę z waszym MSW i z rządem. To chyba idzie przez waszą ambasadę. Z powodu zagrożenia terroryzmem robią długoterminowe szkolenia. To jest ścisła współpraca, jak najbardziej. Władze brytyjskie potwierdziły nam później, że od grudnia 2012 roku przeszkolono ponad 300 saudyjskich oficerów.
W ostatnich latach dokonano kilku reform w sektorze edukacji, na rynku pracy i w polityce, ale kobiety nadal nie mają takich samych praw jak dorośli mężczyźni. Kobietom nie wolno prowadzić samochodu i muszą walczyć o najprostsze swobody, takie jak wizyta u lekarza bez męskiego opiekuna. Niekiedy, gdy dochodzi do przemocy, władze podejmują działania, ale gdy skarżącą ofiarą jest kobieta, często słyszy wtedy od policji, że skargę musi wnieść męski krewny. To społeczeństwo plemienne i ta struktura jest utrzymywana. Przemoc jest symptomem pozycji, jaką kobiety zajmują w społeczeństwie. Pokazuje, jak widzi się tu rolę kobiety. Filozofia władzy polega na utrzymywaniu dominującej roli mężczyzny czy władzy ojca. Zatem przemoc jest wykorzystywana jako środek dyscyplinowania i kontroli. Są jednak kobiety, które zaczęły walczyć o swoje prawa. Jedna z nich stała się symbolem tego nowego ruchu na rzecz praw kobiet. Przyjechaliśmy do Arabii Saudyjskiej, żeby ją poznać. Lujain Al-Hatlul, najsłynniejsza działaczka kobieca w Arabii Saudyjskiej, uwiera reżim niczym kamień w bucie. Umieszczając w sieci filmy pokazujące ją za kierownicą, walczy z zakazem prowadzenia samochodu przez kobiety. Halo, tu Lujain Al-Hatlul. Zmierzam w kierunku saudyjskiej granicy. Spróbuję ją przejechać, zobaczymy, co się będzie działo. Tuż po nakręceniu tych ujęć Lujain została aresztowana podczas próby wjazdu do Arabii Saudyjskiej. Uwięziono ją na 73 dni bez wyroku. Ostatecznie ją zwolniono, ale ma zakaz podróżowania i, jak mówi, utrzymano przeciw niej zarzuty o terroryzm. Mimo ryzyka nadal chce się z nami spotkać. Może być śledzona, dlatego musimy spotkać się w tajnym miejscu. Od początku mi grożono. Zniszczono mi samochód, to mało co, nie zostałam pobita. Z powodu mojej działalności ludzie pisali do mnie listy na Facebooku, przysyłali mi zdjęcia z bronią, grozili, że jeżeli będę kontynuować moją akcję, to zostanę zamordowana albo ucierpi moja rodzina. Kampania Lujain wywołała debatę w kraju. Niektóre kobiety widzą w niej bohaterkę, ale bardziej konserwatywna część społeczeństwa jej nienawidzi. Próbuję walczyć o ich prawa. Niektóre z nich nie wierzą nawet, że mają jakieś prawa. Odrzucają je, nie chcą ich. Ale moim zdaniem są po prostu uwięzione w starych tradycjach czy starej mentalności, a może po prostu boją się wolności. Lujain ma zakaz działalności, ale nadal prowadzi kampanię. W roku 2015 zarejestrowała się jako kandydatka w wyborach do władz miejskich, pierwszych, w których mogły brać udział saudyjskie kobiety. A więc zrobiłaś to. Tak, zrobiłam. Jestem przerażona. Nie udaję, że się nie boję, ale nie ustępuję, działam. Idę dalej na trzęsących się nogach, ale się nie poddaję. Udało nam się spotkać z saudyjską działaczką bez wiedzy sił bezpieczeństwa. Kiedy jednak wróciliśmy do hotelu, przeżyliśmy szok. Strona internetowa naszej fałszywej firmy została zaatakowana przez hakerów. Jest dosyć ciemno. Chyba się wydostaniemy. Nie wiemy, kto sprawdza naszą fałszywą firmę, ale postanawiamy wyjechać wcześniej. Udajemy się prosto na lotnisko. Mamy nadzieję, że nie umieścili naszych paszportów na czarnej liście. Jeżeli odkryją, kim jesteśmy, zostaniemy aresztowani. Udało nam się wydostać. Tymczasem Yasser nadal działa. Jego kolega jedzie do regionu, w którym odnotowano poważne zamieszki. Był to pierwszy sygnał potencjalnych pęknięć we władzy Saudów. Tu, na wschodzie kraju, żyje najliczniejsza społeczność islamskiej mniejszości szyickiej.
kolega Yassera chce spotkać się z rodziną skazanego na śmierć chłopaka. Ali Nimr ma tylko 17 lat. Ten wyrok według opozycjonistów oznacza początek nowej, niebezpiecznej fazy w rządach saudyjskiego reżimu. Ali jest zwykłym arabskim chłopcem marzącym o wolności. Marzy o życiu w szacunku i godności. W 2011 był uczniem. Przyłączył się do ulicznych protestów zainspirowanych arabską wiosną. Młodzi szyici wyszli na ulicę w niespotykanej dotąd liczbie, w kraju, gdzie takie manifestacje są nielegalne. Nie zgadzamy się na poniżenia. W miarę upływu czasu starcia młodych szyitów z siłami bezpieczeństwa stawały się coraz bardziej zacięte. W odpowiedzi policja zaczęła strzelać do protestujących. Takie sceny wywołały dyskusję na temat umowy na szkolenie przez Brytyjczyków saudyjskiej policji. Protesty wybuchły też w innych częściach kraju, a opozycjoniści tacy jak Yasser po raz pierwszy w życiu dostrzegli słabość reżimu. Naprawdę poczuliśmy, że nadszedł czas, w którym będziemy mogli pozbyć się tyranów, którzy rządzili przez kilkadziesiąt lat. Mieliśmy wrażenie, że zwycięstwo jest w naszym zasięgu. Dlatego potem zapanowało poczucie wielkiego rozczarowania. To było zniechęcające, haniebne i bardzo smutne. Ostatecznie po tym, jak zginęło kilkadziesiąt tysięcy protestujących, a o wiele więcej zostało aresztowanych, reżimowi udało się stłumić powstanie. Strzelajcie, zabijcie mnie, tu jestem, no strzelajcie. W pobliżu posterunku policji Ali nagrał swoją gniewną reakcję na działania policjantów podczas zamieszek. Strzelajcie, filmuję was, no strzelajcie. Niedługo potem Ali został aresztowany. Oskarżono go o wiele przewinień, w tym rzucenie koktajlu Mołotowa i organizowanie protestów przy pomocy SMS-ów. Jego rodzina mówi, że torturami wymuszono na nim przyznanie się do winy. Ali zadzwonił z więzienia w Riyadzie, żeby wyjaśnić coś, czego nie zrozumiał w dokumentach sądowych. Został oskarżony o podburzanie do buntu i zdradę. Ali to jeszcze dziecko. Zapytał mnie, co to znaczy, tato. Karą za zdradę jest śmierć przez ścięcie, a następnie publiczne ukrzyżowanie. Niektórzy jednak uważają, że Ali został ukarany z powodu tego to człowieka. Szejk Nimr, uważany za duchowego przywódcę szyickich protestów, był wujem Alego. Przez ostatnie 100 lat byliśmy ofiarami ucisku, niesprawiedliwości, gruźb i zastraszania. Nie boimy się śmierci, pragniemy męczeństwa. Jest mi ciężko, dzień i noc myślę o nim. Ali stale jest w moich myślach. Cały czas modlę się za niego, żeby go uwolnili. W domu jest tyle rzeczy, które mi go przypominają. Jest obecny w całym domu. Rząd brytyjski twierdzi, że czynił starania, by uchylono Alemu karę śmierci. We wrześniu 2015 roku wyrok został jednak utrzymany bez prawa dalszej apelacji. W tym samym tygodniu ogłoszono, że Arabia Saudyjska objęła przewodnictwo w panelu ekspertów ONZ-owskiej Rady Praw Człowieka. Ensaf, żona Raifa Badawiego, blogera skazanego na 1000 batów i 10 lat więzienia, jest w Strasburgu, gdzie ma odebrać nagrodę w jego imieniu.
To wspiera jej kampanię, ale rewizja sprawy Raifa przed saudyjskim sądem nie zmieniła jego sytuacji. Raif został przeniesiony do innego więzienia, w którym są ludzie z ostatecznymi wyrokami i muszą je odsiedzieć w pełnym wymiarze. To niedobra wiadomość, ponieważ bardzo się martwię o zdrowie męża. Ensaf mówi, że po odrzuceniu przez sąd apelacji Raif rozpoczął strajk głodowy. Powiedziałam dzieciom, że ojca przeniesiono do innego więzienia, ale o strajku głodowym nie byłam w stanie. Biedactwa. Dzieci są już zmęczone tymi złymi wiadomościami. Przez to wszystko, co przechodzimy, utraciły dzieciństwo. Ja przynajmniej mam dzieci, które dają mi nadzieję i siłę, żeby dalej walczyć. Ale Raif nie ma nikogo. Pozbawiono go kontaktu z dziećmi. Ten wyrok jest taki okrutny i niesprawiedliwy. Od ponad 70 lat Arabia Saudyjska jest ważnym sojusznikiem Wielkiej Brytanii i całego Zachodu. Brytyjski rząd twierdzi, że saudyjski reżim przyczynia się do naszego bezpieczeństwa, udostępniając informacje wywiadu, a także pomagając zwalczać terroryzm i udaremniać ataki. Od 2010 roku Wielka Brytania sprzedała Arabii Saudyjskiej broń za ponad 5 miliardów funtów. Arabia Saudyjska to dla nas bardzo ważny partner. Kupujemy od nich ropę, sprzedajemy technologię produkcji broni, a oni jako nasz sprzymierzeniec dostarczają nam informacje o działaniach Al-Kaidy. Ironia polega na tym, że Al-Kaida w rzeczywistości wywodzi się ze skrajnej interpretacji salafickiego wahabizmu. To oficjalna religia Arabii Saudyjskiej, propagowana przez nią w świecie od roku 1979. Zatem te stosunki nie są pozbawione dwuznaczności. Saudyjczycy wydali co najmniej 70 miliardów dolarów na szerzenie w świecie wahabickiej wersji islamu. Jednak zawsze zaprzeczali jakimkolwiek oficjalnym związkom z terroryzmem. Teraz przygotowują się do wysłania swojego wojska do walki z państwem islamskim w Syrii. Tymczasem ujawniono dowody związane z największym znanym atakiem terrorystycznym. Piętnastu z 19 zamachowców z 11 września miało obywatelstwo saudyjskie. Sam Osama Bin Laden pochodził z wysoko postawionej saudyjskiej rodziny. Te fakty spowodowały, że Stany Zjednoczone zaczęły badać powiązania Saudyjczyków z organizacjami terrorystycznymi. W Królestwie Arabii Saudyjskiej pewni ludzie, wśród nich szanowani obywatele, niektórzy powiązani także z rodziną królewską, przekazywali fundusze na różne cele. Wiedzieliśmy, że ogromne sumy były kierowane na promocję wahabickiej odmiany sunnickiego islamu, co doprowadziło do kompletnie niezamierzonych konsekwencji. Powinni jednak przewidzieć te konsekwencje. Dokumenty amerykańskiego rządu pokazują schemat działania islamskich organizacji charytatywnych wspierających terroryzm. Według CIA władze w świecie islamu wspierały charytatywną działalność religijną, ale nie były w stanie kontrolować, w jaki sposób te pieniądze były wydawane. W raportach szczególnie często pojawiała się nazwa Saudyjskiej Wysokiej Komisji do Spraw Bośni i Hercegowiny. Arabia Saudyjska założyła ją w Sarajewie, dostarczając bośniackim muzułmanom pomoc w wysokości ponad 300 milionów funtów. Saudyjska Wysoka Komisja to państwowa organizacja dobroczynna, która miała powiązania z finansowaniem terroryzmu, szczególnie w Bośni. W tamtym czasie w tej instytucji byli ludzie, którzy przekazywali fundusze do ugrupowań terrorystycznych. Mamy dowody na to, że Saudyjska Wysoka Komisja nie tylko przekazywała terrorystom pieniądze, ale dawała im też zatrudnienie i ochronę. W tym nowojorskim sądzie zgromadzono świadectwa w sprawie wniesionej przez rodziny ofiar z 11 września przeciw saudyjskiemu rządowi i Saudyjskiej Wysokiej Komisji. Obecnie rozpatrywana jest apelacja rodzin po tym, jak w ubiegłym roku skarga została oddalona z powodu immunitetu głowy państwa.
Wśród tych materiałów jest też nigdy wcześniej nie upubliczniona taśma z zeznaniem osądzonego i skazanego terrorysty Al-Kaidy. To dżihadysta Ali Hamad, który walczył razem z mujahedinami w Afganistanie i w Bośni. Twierdzi, że on i jego koledzy byli zatrudniani przez saudyjską wysoką komisję i że jej pracownicy wiedzieli o jego powiązaniach z Al-Kaidą. Mówi, że Bośnia była postrzegana przez Al-Kaidę jako kluczowy przyczółek w Europie dla przyszłych ataków. Hamad był zamieszany w podłożenie bomby w samochodzie w Bośni w roku 1997, już po zakończeniu wojny. Najwyraźniej chodziło o to, żeby śmierć niemuzułmanów spowodowała wznowienie walk. Dokumenty zebrane przez adwokatów rodzin ofiar z 11 września pokazują, że Waszyngton wiedział o bezpośrednich powiązaniach organizacji charytatywnej z terrorystami, ale zareagował dopiero po zamachach na wieżę w Nowym Jorku. Dwa tygodnie po 11 września specjalne oddziały NATO przeprowadziły nalot na biura organizacji charytatywnej w Sarajewie. Twierdzi pan, że macie dowody aktywności Al-Kaidy tutaj w Bośni? Tak. Inny oficer, który także brał udział w tej akcji, powiedział nam, że znaleziono bardzo podejrzane materiały. Twarde dyski, na których były mapy, wojskowe budynki w Waszyngtonie, informacje jak sfałszować identyfikatory Departamentu Stanu, a także zdjęcia wież World Trade Center przed zamachem i po nim. To nie była tylko legalna organizacja humanitarna. Charakter zgromadzonych dowodów, liczba działających tam ludzi mających związki z terrorystami oraz kwoty wypływających pieniędzy świadczą o tym, że tam z pewnością działo się coś więcej. Akta sądowe potwierdzają, że Wysoka Komisja była oficjalną instytucją rządu Arabii Saudyjskiej, który zapewniał jej 1/3 finansowania. Prezesem organizacji był w tym okresie człowiek, którego portrety wiszą dziś na ulicach Rijadu, wówczas książę, obecnie król Salman. Saudyjskie media doniosły, że odwiedził biura w Sarajewie rok przed nalotem inspektorów NATO. Saudyjska Wysoka Komisja była powiązana z radykalnymi jednostkami, które podejrzewa się o udział w różnych akcjach Al-Kaidy. Moim zdaniem to wskazuje na wątpliwy osąd czynników wspierających terroryzm, zarówno teraz, jak i w przeszłości. Król Salman mógł albo powinien był lepiej kontrolować organizacje, którym przewodniczył. Saudyjski rząd w przeszłości twierdził, że żadna z jego agent świadomie nie przekazywała funduszy Al-Kaidzie ani żadnemu innemu ugrupowaniu terrorystycznemu. Nic nie wskazuje na to, by król Salman, rodzina królewska czy saudyjscy urzędnicy wspierali terroryzm za pośrednictwem Saudyjskiej Wysokiej Komisji. Amerykanie badający zamach z 11 września twierdzą, że chociaż Arabia Saudyjska od dawna była uważana za główne źródło finansowania Al-Kaidy, nie znaleziono na to żadnych dowodów. Co nie wyklucza jednak, że sponsorowane przez saudyjski rząd organizacje charytatywne jakieś fundusze terrorystom przekazywały. Od 11 września Arabia Saudyjska chce pokazywać światu, że walczy z terroryzmem. Sama była celem ataków i uchwaliła przepisy poddające ściślejszej kontroli darowizny przekazywane z królestwa. Przeprowadza naloty na państwo islamskie, a teraz szykuje się do wojny lądowej przeciwko islamistom działającym na terenie Syrii. Zaprzecza też, jakoby miała im udzielać wsparcia ideologicznego. Jednak zdaniem wielu osób problemem jest obowiązujący w kraju wahabizm. Ideologia ISIS nie różni się wiele od obowiązującej w Arabii Saudyjskiej ideologii salafickiego wahabizmu. I dopóki sami Saudyjczycy nie zrewidują swoich poglądów, ten problem będzie ciągle wracać. Tak długo jak z Arabii Saudyjskiej będzie emanowała ta ideologia, to nawet jeżeli pokonamy ISIS, w jej miejsce pojawi się kolejna organizacja terrorystyczna, może pod inną nazwą.
Moim zdaniem w imię naszego narodowego interesu powinniśmy brać pod uwagę bardzo realne zagrożenie, jakie niesie dla nas ta ideologia. Widzimy to na przykładzie naszego krajowego terroryzmu czy takich tworów jak Daesh czy ISIS. Uważam, że powinniśmy stawić temu moralny opór, w przeciwnym razie to się obróci przeciwko nam. Rząd króla Salmana utrzymuje, że zwalcza terroryzm zarówno u siebie w kraju, jak i za granicą. Stanął na czele koalicji walczącej z powstaniem szyickich bojowników w sąsiednim Jemenie, wykorzystując brytyjską i amerykańską broń wprowadzonych na dużą skalę bombardowaniach. 2 stycznia 2016 roku poinformowano o egzekucji 47 mężczyzn skazanych za działalność terrorystyczną na terenie Arabii Saudyjskiej. To była największa masowa egzekucja od 1980 roku. Wśród skazanych byli rzeczywiście terroryści Al-Kaidy, ale także wielu zwyczajnych działaczy politycznych. Młody Ali Nimr został na razie oszczędzony, ale jego wuj, szyicki duchowny szejk Nimr, został stracony. Nowy, nakręcony potajemnie przez Yassera i jego kolegów materiał pokazuje, że egzekucja szejka wywołała pierwsze większe protesty na wschodzie kraju od czasu arabskiej wiosny. Czuję, że miecz kata wisi nad głową mojego syna. Mówią, że śmierć szejka wywoła reperkusje, że na ulicach zapanuje chaos. A kogo by obchodziła, niech Bóg broni, egzekucja mojego syna. Moim zdaniem egzekucja szejka Nimra to sygnał, jaki Saudowie wysłali nie tylko do społeczności szyitów, ale do wszystkich dysydentów, zarówno świeckich, jak i religijnych. Nie będą tolerować żadnego odstępstwa, ponieważ nie mają najmniejszego zamiaru z nikim dzielić się władzą. Egzekucje miały też widoczny wpływ na opozycjonistów, których filmowaliśmy. Yasser działał w podziemiu już pół roku, każdego dnia narażając się na aresztowanie. Teraz mówi, że sytuacja stała się zbyt niebezpieczna, żeby mógł kontynuować działalność. Nie mogę tego dłużej ciągnąć. Wszyscy moi przyjaciele zostali aresztowani. Jeżeli znajdą u mnie kamerę, oskarżą, że jestem terrorystą. Ludzie są niezadowoleni. Poznaliśmy prawdziwą twarz króla. Przeprowadzono wybory określane jako wielki postęp w dziedzinie praw kobiet, ale działaczka Lujain Al-Hatlul nie wzięła w nich udziału. Uważają mnie za mącicielkę, nie chcą, żebym brała w nich udział, bo zbyt otwarcie wypowiadam się na temat praw człowieka i praw kobiet. Niestety hierarchia religijna nie jest w ogóle zainteresowana ważnymi ekonomicznymi i społecznymi kwestiami dotyczącymi 30 milionów obywateli żyjących w Arabii Saudyjskiej. Dopóki się nie wysłucha głosu ludzi i nie uwzględni się ich prawdziwych potrzeb, ten konflikt będzie cały czas się tlił i ani aresztowania, ani nawet egzekucje go nie rozwiążą. Raif Badawi rok po publicznej chłoście nadal odsiaduje karę 10 lat więzienia. Nie czuje się dobrze ani fizycznie, ani psychicznie, ale ciągle mamy nadzieję, że wkrótce go zobaczymy. Ensaf, jego żona, nie miała od niego wiadomości od czasu ostatniej fali egzekucji. Dzieci stale pytają, dlaczego nie ma żadnych wiadomości, ale nie wiem, co odpowiedzieć. Mogę im tylko powiedzieć, nie wiem, bo naprawdę nic nie wiem. Oczywiście cały czas słyszę, co się dzieje w kraju, ale staram się o tym nie myśleć, żeby nie zwariować. Przekonuję samą siebie, że to wszystko, co się teraz dzieje, nie ma nic wspólnego ze sprawą Raifa. W odpowiedzi na nasz film brytyjskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych napisało, co następuje.
Tylko poprzez współpracę z Arabią Saudyjską możemy mieć wpływ na pożądane przez nas zmiany. Regularnie w kontaktach dwustronnych podnosimy znaczenie stosowania się do prawa międzynarodowego, również w odniesieniu do konfliktu w Jemenie. Czołowi saudyjscy przywódcy potępili sekciarstwo i ideologię ISIS. Nasze szkolenia policyjne są skrupulatnie kontrolowane i mają na celu poprawę standardów przestrzegania praw człowieka przez saudyjski wymiar sprawiedliwości. Nasz handel bronią podlega jednej z najbardziej surowych kontroli eksportowych na świecie. Jesteśmy zaniepokojeni sprawą Raifa Badawiego i podnosiliśmy ją na bardzo wysokich szczeblach. Rząd Arabii Saudyjskiej zapewnił nas, że Al-Nimr nie zostanie stracony. Rząd saudyjski odpowiedział nam. Królestwo Arabii Saudyjskiej zdecydowanie odrzuca stronniczy i szukający sensacji charakter tego filmu, który został nakręcony z zamiarem przedstawienia naszego kraju w negatywnym świetle. System prawny królestwa opiera się na procedurach przewidzianych w islamskim prawie szariatu. Królestwo Saudyjskie jest w awangardzie krajów zwalczających terroryzm i będzie ścigać każdego, kto wspiera lub finansuje działalność terrorystyczną. Przeciwne twierdzenia są oszczerstwem. Zamierzający przedstawić stronniczy obraz dziennikarza ITV zdecydowali się filmować z ukrycia, chociaż mogli, jak wielu ich kolegów po fachu, wystąpić o wizę dziennikarską. Działacze opozycyjni mówią, że wprawdzie musieli zejść do podziemia, ale powszechny dostęp do telefonów komórkowych i kamer sprawia, że reżim nie jest już w stanie kontrolować tego, co ogląda świat. W lutym 2016 roku na wschodzie kraju ponownie wybuchły zbrojne starcia. Dwie osoby zostały zabite, 26 rannych. 25 lutego 2016 roku Parlament Europejski wezwał do zakazu sprzedaży broni Arabii Saudyjskiej. W marcu tego roku saudyjskie media doniosły, że wkrótce zostaną straceni kolejni więźniowie. Rodzina obawia się o los Ali Nimra. Rodzina Raifa Badawiego nadal nie wie, co się z nim dzieje. Powinien wyjść na wolność w 2022 roku. Opracowanie Telewizja Polska. Czytał Janusz Szydłowski.